Akt zawierzenia jest właściwie aktem zawierzenia Bogu, bo Maryja jest Bogu rodzicą. To ona nam mówi, róbcie wszystko, co wam powie. Kto? Jej syn, który jest synem Boga Najwyższego. A zatem oddając się jej i używając tego słowa zawierzenie, którego młodzi nie rozumieją, ale które oznacza zaufanie, oddanie, wierność. To zawierzenie ma być postawą każdego z nas, bo gdy Bogu zawierzymy, wówczas On nas poprowadzi, da nam ducha prawdy, da nam ducha mocy, da nam ducha Stworzyciela, który ma przyjść. A więc niczego nie ryzykujemy, wszystko możemy otrzymać. Tamta konstytucja i jej losy były i są dla nas lekcją, bo właśnie tej zgody zabrakło i przez ten brak zgody społeczeństwo ówczesne pogrążyło Polskę w niewoli. I w związku z tym my musimy ciągle mieć tę nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Tkanką narodu, tkanką społeczeństwa to jest jedność, to jest wspólne działanie, to jest właśnie wspólna praca. To jest to, by wróciły ideały, które przyświecały autorom Konstytucji 3 maja. Ona jest ciągle aktualna. Pierwsza konstytucja nowoczesna Europy. I żebyśmy mieli świadomość, iż my nie jesteśmy ubogimi krewniakami i kuzynami Europy, my jesteśmy również ojcami Europy. O tym nie wolno zapominać, a to powoduje, że mamy ogromną odpowiedzialność w stosunku nie tylko do naszego kraju, ale tym, czym Europa ma być w przyszłości i czy w ogóle ona w przyszłości będzie istniała jako swego rodzaju kontynent, który kiedyś był przykładem całego świata, dzisiaj już nim niestety nie jest.